Władze państwowe traktują jednakowo wszystkich obywateli Polski Ludowej bez względu na ich narodowość. Ale nie chcemy, aby w naszym kraju powstała piąta kolumna. W 68 roku, kiedy Gomułka powiedział, że Żydzi to jest tak jak ta kolumna, i kiedy się zaczęło znęcanie się nad pracownikami pochodzenia żydowskiego, wtedy zaczęła się taka psychoza. Jak się z kimś spotykało znajomy, który był Żydem, to jedyny temat to było wyjechać czy nie wyjechać. I taka psychoza się udzielała. Moja córka mówiła, mamy czarną krew i pójdziemy do piekła, bo jej to powiedzieli w szkole. To mniej więcej bolało niż moje wspomnienie z gettem. Marek powiedział, teraz trzeba tak jak w getcie. On też pewno uległ tej psychozie. Teraz trzeba tak jak w getcie. Wysłać dzieci, a samemu zostać. No ale nie można wysłać samych dzieci, trzeba z dziećmi jechać. I tak się to wszystko poskładało, że ja w tym stanie takim nienormalnym, bo szlochałam w nocy i tak dalej, wyjechałam z dziećmi.